Świąteczne 2015, wigilijne z Andrzejem Fąfarą. Kibice Andrzeja pewnie już przy stołach ci w Polsce na pewno. Ci na sali treningowej, no, taka jest dola mistrza? To znaczy już zacząłem treningi. Po nowym roku zbliża się już walka, także już chcę od nowego roku wejść z dobrą formą i zacząć już obóz przygotowawczy, także dlatego teraz już zacząłem te treningi. Miałem troszkę przerwy, wakacji, Hawaje, Polska, tutaj Chicago, także troszeczkę zmęczony po całych wakacjach, ale też dużo odpocząłem, jest dużo energii na treningi, dużo chęci, motywacji do ciężkiej pracy na ten 2016 rok, żeby był taki sam albo i lepszy jak ten 15. No dlatego też jestem na sali dzisiaj. Dzisiaj biegaliśmy, troszeczkę pompek brzuchów, rozciągania, taki ogólnorozwojowy trening, także teraz, żeby troszeczkę więcej zjeść przy wigilijnym stole i no jutro tak samo, pewnie troszkę się poruszam wieczorem i no i cały czas treningu już przez grudzień i zaczynamy ostro w nowym roku. Co jest u Andrzeja Fąfary na wigilijnym stole, nawet jak trenuje i przygotowuje się do walk w 2016 roku? To są u nas wszystkich? Chyba tak, no te podstawowe potrawy wigilijne. Na pewno mam dużo ryb, lubię ryby, także będzie parę rodzajów ryb. Zaczynając na pewno od karpia, bo karp to podstawa, bardzo, bardzo lubię karpia, także pierogi, barszcz, no i tak dalej, tak. Na pewno połamię się z rodziną opłatkiem, życzymy sobie wszystkiego najlepszego. Fajnie, bo tą najbliższą rodzinę mam tutaj, spotkamy się w sporym gronie i fajnie spędzimy rodzinnie święta, no, czego każdemu życzę. 2015 rok był twoim najlepszym rokiem w zawodowej karierze. Pamiętam lata temu, jak miałeś lat 19 czy 20. Marzyłeś o takim roku, mówiłeś, że zawsze chcesz tych wyznań, odkąd cię pamiętam, nigdy się nie zmieniałeś. Czy ty oceniasz ten rok również w takim stuprocentowym, jako stuprocentowe osiągnięcie tego, co chciałeś zrobić? I krótko o tym, czego się spodziewamy w 2016 roku, szczególnie w pierwszej połowie 2016 roku. No na pewno w tym 2015, tak jak mówisz, był bardzo udany. Ja sobie zakładałem, że no w tym 2015 roku muszę wygrać wszystkie walki z coraz lepszymi zawodnikami. No i tak było. Najpierw wygrana z Julio Cesarem Chavezem juniorem, opas z WBC, później Cleverly, moim zdaniem lepszy pięściarz niż Julio Cesar. I zwyciężyłem, tak? Dlatego no fajnie, bo ten rok się zamknął. Jestem w plebiscycie najlepszego sportowca. Zrobiliśmy z Cleverlym rekordy na walce, tak? I super się zakończył ten rok, czego sobie zakładam na 2016. Na pewno kolejnych wygranych walk, kolejnej walki o tytuł. No i w tym pierwszym półroczu na pewno walki z zawodnikiem z czołówki światowej, walki wygranej. No ale do tego trzeba na pewno ciężko pracować, dlatego już zacząłem treningi. No i być w jak najlepszej formie, tak, na ten 2016 rok. Wracając jeszcze do 2015, tak jak mówię, no był na pewno udany. Chciałbym, żeby ten rok się powtórzył. No i tak jak wcześniej mówiłeś, no przez tą całą moją karierę zawsze chciałem tych lepszych zawodników. Tak naprawdę no nigdy nie miałem lekko, może w takich tam dwóch walkach, tak. Ale zawsze byli to zawodnicy z dodatnim rekordem, zawsze gdzieś tam ryzykowałem, zaczynając od Glenna Johnsona, tak, i od tego moja kariera wystrzeliła. Myślę, że to ryzyko się opłaciło, brania tych lepszych zawodników i mam nadzieję, że ten 2016 będzie lepszy i wreszcie zaboksuję tytuł mistrza świata i zdobędę upragniony tytuł. W 2015 roku wygrałeś wszystko z wyjątkiem jednej rzeczy. W plebiscycie Premier Boxing Champions na najlepszą walkę roku przegrałeś, ale z Krzyśkiem Głowackim, więc chyba to nie ma wielkiego problemu. Numer jeden wśród kibiców walka Krzyśka z Marco Hukiem, numer dwa twoja walka z Nathanem Cleverley. Super, ja się tylko cieszę z tego, że dwóch polskich pięściarzy jest naprawdę wysoko w jednym z najlepszych formuł na świecie teraz, czyli w PBC, gdzie boksują najlepsi pięściarze na świecie.
no, walka dwóch Polaków, moja i Krzyśka, zostały ocenione przez kibiców jako najlepsze i z tego polscy kibice mogą się najbardziej cieszyć. No i ja zrobię wszystko, żeby jeszcze lepiej boksować w następnym roku i żeby ci kibice mieli jak najwięcej emocji. Fajnie, że Krzysiek że wygrał ten plebiscyt na najlepszą walkę. Szczerze mówiąc, to sam na niego głosowałem, tak? Także super, że wygrał. Wygrał jednym głosem. Pewnie, może moim właśnie, nie żartuję. Cieszę się, że Krzysiek wygrał. Naprawdę zdobył mistrza świata, pokonał świetnego zawodnika, jak z Mark Hook, i myślę, że zasłużenie zdobył to pierwsze miejsce. Czego życzysz Arturowi Szpilce? Jakich świąt i jakiego nastawienia przed walką 16 stycznia z Deontayem Wilderem o tytuł mistrza świata wagi ciężkiej? Trenowaliście razem, znasz go lepiej niż kiedy był tylko w Polsce. Życzę mu wesołych świąt. Dzwoniłem do niego tak naprawdę wczoraj, złożyłem mu życzenia. A sportowo? Szpilę jak zawsze strasznie nakręcony, ale z tego co słyszałem, po jego głosie skoncentrowany, mówi, że naprawdę świetnie się czuje, że czuje, że wygra tą walkę i tego mu życzę, tak, w tym 2016 roku, żeby zdobył jako pierwszy pas mistrza świata wagi ciężkiej, jako pierwszy Polak i tego mu życzę. Na pewno spokojnych świąt i tego, żeby ciężko trenował w te święta, bo w 2016 roku na pewno nie będzie to łatwy spacerek, ale wierzę w Szpilę i mam nadzieję, że pokaże, że polscy pięściarze są najlepsi. Andrzeju, ode mnie, od wszystkich kibiców, wszystkiego najlepszego w ten wigilijny dzień tutaj w Chicago, najlepszego odpoczynku i do zobaczenia w 2016 roku. Również pozdrawiam wszystkich kibiców, wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku i trzymajcie kciuki za 2016. Pozdrawiam, Andrzej Fonfara.